Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa bardzo serdecznie w naszym programie telewizyjnym. Jak mówi przysłowie, wszystko można, lecz z ostrożna. I dlatego ostrożnie rozpoczynamy nasz program. Ach, dzień dobry panu. Dzień dobry. Witamy państwa na granicy, przepraszam, witamy pana na granicy państwa zdrowego rozsądku. Tak. Czym mogę panu służyć? Jestem kontrolą graniczną. Bardzo przepraszam, jeśli przeszkadzam, ale właśnie niedawno podjąłem decyzję i chciałbym stać się obywatelem państwa zdrowego rozsądku. Naprawdę? Czy jest pan tego pewien? Jestem, bardzo długo nad tym myślałem i podjąłem tę decyzję nieodwołalnie. Serdecznie pana witam, ale zanim przepuszczę pana przez naszą barierę graniczną, chciałbym zadać panu parę pytań. Proszę bardzo. Otóż, proszę pana, w naszym kraju niedługo będziemy wybierali parlament zdrowego rozsądku. Jak pan będzie głosował? Po krótkim namyśle mogę odpowiedzieć w ten sposób. Chciałbym głosować na ludzi prawych, mądrych, takich, którzy wiedzą, jak się rządzi i parlamentaryzuje, takich, którzy nie będą się kłócić i mi trężyć czasu, są fachowcami, no a do tego jeszcze mogą być zamożni i przystojni. A czy mógłby pan powiedzieć, kim pan jest? Jestem z zawodu uczonym i wynalazcą. Wynalazłem kilkanaście pierwiastków nowych, zresztą mam je tu przy sobie i parę innych ciekawych rzeczy, które chciałbym wnieść właśnie w takim geście dobrej woli, dobrego państwa, a jednocześnie, żeby podkreślić mój stosunek do nauki, chciałem powiedzieć, że przerwałem prawie ukończone prace nad promieniami śmierci, bo uznałem, że mogą być szkodliwe. I wszystko, co pan powiedział, jest prawdą? Tak. To przepraszam, że o to się zwracam do pana, ale chciałbym, żeby pan przed przekroczeniem granicy powiedział jeszcze 3 razy: przysięgam, że będę tak robił, jak powiedziałem przed chwilą. Zrobię to bez wahania. Przysięgam, że będę tak robił, jak powiedziałem przed chwilą, 3 razy. Serdecznie pana witamy w państwie zdrowego rozsądku. Gratuluję panu, jest pan już naszym obywatelem. Już mogę? Proszę bardzo. Jak mi dobrze. Wszystkiego dobrego. Witam państwa serdecznie w naszym programie. W programie, w którym mówimy o ciekawych sprawach, ciekawych wydarzeniach. Witam panów. Dobry. Dzisiaj będziemy mówili o nowym zjawisku na naszym rynku. Do niedawna pewnych artykułów, pewnych sklepów nawet z tymi artykułami nie było w naszych miastach, wsiach i miasteczkach. Nie wiem, czy to wiązało się z inną kulturą, czy z pewnym podejściem do tych spraw, ale dzisiaj próbujemy ten problem rozwiązać. Pan jest hurtownikiem, pan jest producentem, a pan właścicielem sieci tych sklepów. Jakie były na początku problemy? A największe problemy były z tym, że materiał krajowy nie był taki, jak powinien, bo z zachodu sprowadzać to drogi import był. A jednak plastik czy guma musi być odpowiedni, bo jest narażony na różne bodźce, zarówno mechaniczne, jak i styka się z różnymi wydzielinami, ze śliną na przykład. I to musi mieć atest Ministerstwa Zdrowia, także musi mieć wysoką jakość. Nie zawsze to się tak układało do tej pory. Krajowi producenci z tych materiałów, które mieli, nie potrafili wyprodukować odpowiednich jakościowo wyrobów. A jak było ze sklepami? Wie pan, ja na początku miałem obawy, czy to w ogóle chwyci, czy ludzie z różnych względów finansowych będą tym zainteresowani. Poza tym tu była kompletna nowość, więc pewna bariera też psychologiczna myślę, prawda? Poza tym przedstawiciele komitetów blokowych twierdzili, że to jest zupełnie niepotrzebne, że ten lokal można wykorzystać w innym celu.
Natomiast jak otworzyłem pierwszy sklep, to potem to już ruszyło. Okazało się, że myślę, że na początku było pewne tak niezdrowe zainteresowanie. Tak. Dzieci gromadziły, tak. No ale tak. Już w tej chwili ma pan klientelę. Tak. O tak, bardzo szeroko, bardzo szeroko. Mhm. Pan jako producent, czy mógłby coś dodać? No cóż ja mogę dodać. Jeśli chodzi o produkcję, to jest w porządku, bo to już dawno osiągnęliśmy standardy zachodnie. No teraz się poprawiło. Znacznie, tak, tak. Klienci bardzo chwalą. Natomiast wciąż mam straszliwy problem z wyprodukowaniem aparatu do usuwania zbędnego włosienia. Bo jednak nie ma na naszym rynku odpowiednio ostrej stali. No wie pan, że... No tak, trzeba w tych niektórych miejscach... niektórych delikatnych usuwać. Usuwać owłosienie. Mhm. Mhm. I to już do tego musi być naprawdę dobra stara. No to... bo inaczej to można do nieszczęścia doprowadzić. Ale pozostałe sprawy już są załatwione, tak? Tak, już teraz jest o wiele lepiej i... Więc może pokażmy naszym telewidzom to, co panowie produkują, czym handlują. Bardzo proszę. Tak, proszę tutaj do kamery. Wspaniały plastik, znakomita guma i myślę, że nasze domowe zwierzaki mogą się tym już bawić bezpiecznie, gryźć, tarmosić do woli, tak, i cieszyć się tym wszystkim. Dziękujemy, do widzenia. Przepraszam, że przeszkadzam, ale przypomniało mi się takie przysłowie. Jak na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma, to pod koniec listopada pada albo nie pada. Dziękuję za uwagę. Halo? Halo, jest tutaj ktoś z obsługi? Trzeba mi krzesło. Telewizja. Ostrój się zmienił, a tu się nic nie zmieni. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Przepraszam dobry, bardzo, że się spóźniłem, ale dlatego, że próba mi się w teatrze zaczęła, znaczy skończyła mi się troszeczkę później i reżyser tamten... Co pan jest? Ja mam prowadzić. O, tutaj to jest moje nazwisko. Pan ma prowadzić. Dzień dobry. Ja już prowadziłem jeden program i wszyscy byli bardzo zadowoleni i właśnie zostałem wyznaczony do tego programu i właśnie... Zaraz, jestem gotowy do próby. Zobaczymy, tak. Pan, wygląda pan troszkę inaczej. No bo ja prosto z teatru lecę i... wyobrażam. No ale ja będę się przebiorę oczywiście. A co pan, w czym pan gra? Chłopca z placu broni, czy co? Nie, tylko gorąco na dworze strasznie jest i mnie w malowce. Dobrze. Czy pan w ogóle się orientuje? Plastikowe siedzenia i tu mi się przylepi. Co to jest za program? Czy pan wie, co tu trzeba właśnie robić? Nie wiem, bo ja prosto z teatru lecę, ale słyszałem, że... Proszę pana, to jest program publicystyczno-rozrywkowy, a jednocześnie popularyzujący pewne modele zachowań dla jak to małżeństw, ludzi, no, rozrywka ma być i prowadzenie ma być. Wie pan, no i pan mi próbkę pokaże, jak pan wchodzi, powiedzmy, dobrze? Jak pan zacznie ten program. Dobrze. Od razu tak na gorąco. No. Dobry wieczór. Już śpią wszyscy. Albo się przełączyli. Jak to śpią? No co pan mi tu robi, proszę pana? Co to jest? No, chciałem, to ma być program, proszę pana, ze szwungiem, z indywidualnością prowadzącego. Ruch na tempa. Pan wchodzi, mówi pan. Dong, gang, gang. Ma pan ich porwać do siebie, a nie a bla. Co pan mi bla mówi na dzień dobry? No, ale to ja... W teatrze ma się bla może robić. A tu pan mówi, jak, ciak, a. No, jeszcze raz. Proszę, ruch, ruch. Dzień dobry. Ruch! Ale mógłby mi pan pokazać, to ja od razu załapię, bo ja, wie pan, ja lubię, jak reżyser mi pokazuje, to ja... Proszę pana, ja biorę pieniądze za to, żeby reżyserować, a nie skakać, ale ja mogę poznać w ogóle nastrój, klimat tego. No, pan wchodzi, proszę pana, pan wchodzi. Hej, to ja! O, to jest, proszę, trzeba zacząć, wie pan. I tekst, szybko. A jaki jest tytuł programu? We dwoje przez znoje. Hej, tera! Hej, we dwoje, przez dwoje! Ludzie, obejrzycie zaraz cuda niewidy! Zobaczycie jak... Dobrze? Ma pan dziury w tekście, ruch już nieźle. No ale improwizowałem przecież, ja zapowiedź musi być taka.
Nie ma serdecznie, w tej chwili zaczął nasz program kolorów telewizji, która będzie jeszcze nie jest telefoniczna, ale dla wszystkich. Witamy rodziny starców, młodych dzieci, będziecie tam, a potem będziecie u nas, będziecie wygrywać nagrody, a te nagrody pomogą wam bawić się z nami razem, hej! Rozumiesz pan, że ten klimat taki amerykański, no. Proszę pana, tylko to ja dostanę to w maszynopisie, bo ja muszę się, przecież ja potrzebuję ze 2 tygodnie, żeby się nauczyć tego wszystkiego. Proszę pana, jeżeli pan tego nie zrobi za chwilę, to pan może powiesić sobie na haku tę umowę, którą pan podpisał. Nie, ja to zrobię za chwilę, tylko no zjem bułkę, dlatego że wie pan, nie jadę. Dobrze, spotykamy się tak jak się na rozpisce i niech pan to wszystko przećwiczy, bo to, no i ubrać się. Dobrze, to ja idę po bułkę najpierw, dobrze, to nie? Przepraszam, za chwilę wrócę. Nie jest to łatwy chleb. Przywitam się jeszcze raz, bo dawno się z państwem nie witałem. Zgłaszam się w sprawie przysłowia, które przygotowałem. Dzisiaj sobota, a przy sobocie po robocie. Przepraszam bardzo, ale chciałem dodać, że sobota imieniny kota. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witamy na granicy państwa zdrowego rozsądku. Czym mogę panu służyć? Jestem obcokrajowcem. Jestem potwornie bogaty. Jest pan bogaty? W tej walizce mam pieniądze. A jak dostanę się do państwa zdrowego rozsądku, to wyjdzie za mną żuk złota i tarpan platyny. Czy to wszystko, co pan powiedział, jest prawdą? Tak jest. Proszę powiedzieć, przysięgam. Przysięgam. A co pan będzie, jeśli zostanie pan obywatelem naszej krainy zdrowego rozsądku, robił z tymi pieniędzmi? Chciałbym zainwestować w państwo. Ale nie po to, żeby się wzbogacić, bo już jestem bogaty. Po co im pieniądze? Oczywiście. Chciałem przeznaczyć te pieniądze na nowe miejsca pracy, na oświatę i służbę zdrowia. A to, co mi zostanie, zostawię w budżecie państwa i zorganizuję jeden festiwal piosenki. Proszę pana, serdecznie panu gratuluję pomysłu. Na takich obywateli czekamy. Witamy w krainie zdrowego rozsądku. Zapraszam. Dzień dobry. Takie w Polsce są zwyczaje. Kto wypina, ten dostaje. Witam państwa. Dzień dobry. To się okaże. Więc jestem reżyserem, jak widać, tego widowiska, w którym wezmą państwo udział. Bardzo się cieszę, że państwo się znaleźli w tym studiu. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracowało i że państwo wypełnią zalecenia moje, tak aby całość wypadła zgodnie z koncepcją autorów i moją. Jeśli nie, no to możemy się pogniewać, a tego nikomu nie życzę. Przystąpmy. Myślę teraz do próby. Pierwsza rzecz to sprawne wejście na naszą scenkę. Na znak proszę, aby państwo z obydwu stron weszli i zapełnili. Proszę, wchodzimy. Proszę państwa, to nie jest kondukt, tylko to jest wesołe rozpoczęcie programu. Proszę zejść i jeszcze raz wejść. Wesoło, raźnie i szybko, na tempa, no. Uwaga, troszkę mi się pani guzdrze tutaj. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy, wesoło. Wesoło. No dobrze. Będą takie wyświetlane napisy, na które trzeba reagować, patrząc na te napisy, rozumiejąc. Będą podstawowe reakcje po prostu. Na początek zrobimy reakcję wesołości. Chodzi o to, żeby się śmiać po prostu. Będzie zapali się śmiać, dobrze się śmiać. Uwaga, 3, 4. Proszę pani, ja ostrzegam. Pani się śmieje półgębkiem. No raczej tak. No i dlaczego raczej tak? To trzeba, proszę pani, ha! A nie. Proszę bardzo, jeszcze raz, śmiech. Dobrze. No. Nie, he. Teraz będzie smutek, bo jak na państwa patrzę, to myślę, że raczej tu będą przegrani. Trzeba wspólnie się
zasmucić. Pokazuje się plansza ze smutkiem, smucimy się. A co to jest za, co to jest za przyciskanie się, proszę pana? Co pan się smuci? W jakiej sprawie pan tą panią rusza? No tak, ze smutku. To ja proszę, żeby pan ze smutku nikogo nie ruszał. Pan się ma smucić indywidualnie. Potem będzie zbiorówka. Uwaga, smucimy się samodzielnie. Bardzo się smucimy. Raz. Wystarczy? Wystarczy? I teraz na koniec, jeżeli ktoś w ogóle coś wygra tutaj, proszę, żeby wszyscy na hasło zaczęli się z radości całować. Raz! Pan markuje, proszę pana. Nie wiem, jaki jest pana stosunek do tej pani, ale pan nie po to jest w telewizji, żeby markować, bo pan bokiem całuje. Bokiem to pan może, wie pan, kolegę całować. Uwaga, jeszcze raz, proszę, to było, jak się całujemy, to normalnie, tak, żeby w amerykański sposób. Bierzemy ją i... O, no, proszę bardzo, trzask, całowanie. I wesoło, uśmiech, i radość. Dobra. Jak dobrniemy do szczęśliwego końca, to machamy telewizją bardzo wesoło. Proszę, raz. Podskoki, radość, wesołość. Z życiem, proszę. Mam nadzieję, że tu jest lekarz dyżurny. Co robisz? Zbieram grzybki. Kto zbiera grzybki, ma rozum szybki. No lecę, bo podchorąży zawsze zdąży. Dzień dobry panu. Dzień dobry pan. Witam pana niezmiernie serdecznie. Ja również pana witam. Właśnie niedawno dowiedziałem się, że istnieje państwo zdrowego rozsądku. Tak, a ja jestem strażnikiem tej granicy do tego państwa. No i właśnie odkąd się dowiedziałem, to po prostu nie mogę o niczym innym myśleć. I czy tak... chciałby pan być naszym obywatelem? Strasznie bym chciał. A niech pan powie parę słów o sobie. No cóż mogę powiedzieć, jestem skromnym człowiekiem, bardzo wrażliwym, delikatnym. Lubię zwierzęta i no, ptaszki i inne takie, dlatego pomyślałem przyrodę ogólnie. U nas mnóstwo zwierząt, ptaków, całe państwo jest niesłychanie zdrowe ekologicznie. Powietrze, tak, woda? To ja bardzo bym to chciał, jeżeli pan by pozwolił. Przepraszam, taka mała formalność, bo różnie pytamy naszych potencjalnych obywateli. Czy ma pan jakiś dokument, który świadczy o pana pochodzeniu? Oczywiście, bardzo proszę. Czy mógłbym zerknąć? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Och, jakie piękne zdjęcie. No, to z młodości. Zauważyłem. Jeszcze bez wąsika, prawda? Cóż to jest? Ach, wiem. To fałszywy bilet miesięczny na przejazd miejski z Polski. Proszę pana, strasznie mi przykro, bo podobał mi się pan ogromnie tak na pierwszy rzut oka, ale Polaków niestety nie wpuszczamy, przynajmniej na razie. A może potrzebujecie Marlboro? Przepraszam. Mam 3 sztangi. Dziękuję, ale nie palimy w państwie zdrowego rozsądku. Ale zapewne lubicie się napić. Mam flaszeczkę. Soku? Nie no, wódeczki. Wyborowa może być albo koszerna. Co pan woli? Nie, proszę pana, alkoholu w ogóle nie używam. Mam też pluton w lewej nogawce, ale nie chciałem tak. To niech pan się odsunie ode mnie. Bardzo pana proszę. Jestem bardzo wrażliwy na wszystkie rzeczy radioaktywne. Może kałasznikow? Nie, proszę pana, u nas w ogóle nie ma żadnej broni. A co pan mi tu mówi, że w ogóle nie ma? Przecież widziałem, jak pan wpuścił niedawno tych dwóch, tego Waldka i Józka. To co pan myśli, że oni co? Proszę pana, jeden był bardzo bogatym obywatelem. Tak, bardzo bogatym, wiem, tak. 600 miesięcy winien od 4 miesięcy, a listy gończy za nim to już od roku chyba. A ten drugi, co niby coś wynalazł, co ja nie wiem, przecież myśmy tu już się szykowali od 3 dni w krzakach na to wejście. To co pan mi tu będzie opowiadał? Chce pan powiedzieć, że oni też są Polakami? Oczywiście, że są. A niedługo to będą ich rodziny też ściągać. Nie ma już państwa zdrowego rozsądku. Przebiegli Polacy. Dogadamy się jakoś, no, flaszeczkę. Może rzeczywiście się napije. No niech pan się nie marzy, nie znoszę takich ludzi. No. O co chodzi? Chcę
chce się napić. A potem? Polacy. Mogę wejść? Może pan wejść, to już jest otwarta przestrzeń. Przyjechali kowboje i każdy pali swoje. Przyjechali bandyci, każdy pali co chwyci. Witam w naszej kuchni pełnej niespodzianek. Witam pana Wacława. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o kuchni francuskiej. Czyli o kuchni żabojadów. Trafił pan w dziesiątkę. Nie, nie, panie Wacławie. Kuchnia francuska najczęściej kojarzy nam się z ży. Żeńszeń. Nie, z żabą. A, to takie, co się nadmuchuje przez słomkę. Oj, panie Wacławie, nie można męczyć zwierząt. Można, ja sam to robiłem. Panie Wacławie, nawet tę żabę będziemy starali się złapać tak, żeby jej nie męczyć. Nie w sieć, bo mogłaby się udusić, gdyż ona oddycha płucami, ale ręką. Zaczajamy się nad zbiornikiem wodnym, podwijamy rękaw. No to nie musi pan, bo pan krótki. Tak jest. Wyczekujemy, kiedy żaba jest już gotowa i hyc! Albo łapu-capu. Albo łapu-capu. Żabę łapiemy za tylne odnóże i żeby się zwierzątko nie męczyło, nie denerwowało, ogłuszamy głową o kant stolika albo bufetu, co tam mamy nad wodą. Żeby nie cierpiała. Żeby nie cierpiała, tak jest. Zwierzątko już jest ogłuszone, nie cierpi i teraz bierzemy przy pomocy tasaka to, co jest nam najbardziej potrzebne, czyli łódka. To może troszeczkę potrwa. O, dziękuję bardzo. I drugie łódko, tak, pokażemy. A resztę możemy oddać naturze. Tak jest, do niech wody. Sobie popływa. Niech sobie tak pływa. Następnie łódka obtaczamy mące. Dodajemy przypraw i smacznego. Smażymy na patelni, na wolnym ogniu przez jakieś 15 do 20 minut. Ale żeby państwa nie zanudzać, ja mam gotowe już łódka, które specjalnie dla państwa tradycyjnie w domu przygotowałem. Proszę bardzo, żabie łódko, panie Wacławie. To kurze łódko jest, panie redaktorze. Dlaczego pan tak sądzi? No, o wiele większe jest od tego, co już tam było. Panie Wacławie, ciało oddane obróbce termicznej zwiększa swoją objętość. Prawo Newtona. Tak jest, no nawet szyny się rozszerzają pod wpływem słońca. Tak samo było w tym wypadku. Proszę, niech pan spróbuje. Ale smakuje jak kura. Tym bardziej właśnie, gdyż kurę dużo łatwiej jest kupić niż żaby upolować, a przy tym jest trochę więcej mięsa i powiem panu tak prywatnie i szczerze, że lepszy rosół jest. I mniej problemów. Skóry. I mniej problemów. W takim razie smacznego. Dziękuję. Hej, we dwoje, hej, przez noje, niechaj każdy weźmie zbroje, by przez noje przejść we dwoje. Hej! Witam państwa serdecznie w programie We dwoje, przez dwoje, proszę państwa. Oto uczestnicy naszego konkursu, którzy wystąpią, prosimy na estradę. Radość z radością. Chwileczkę, proszę państwa, jeszcze nie teraz. Jeszcze nie ma go. Proszę z prawej, proszę z lewej. Proszę państwa, proszę państwa. A więc pierwsza konkurencja. Państwo z prawej, państwo na lewo. Państwo z lewej. Start. Proszę bardzo. A więc państwo ptasi kostny przegrali, smucimy się, ale cieszymy się, bo wasi kostny wybrali. Brawa! Brawa! Zapraszam dzisiaj w Niepoprawowe. Brawa! Brawa! Całujemy się ze smutku i wchodzimy wszyscy na estradę. Biegiem wchodzimy z radością. Proszę państwa, państwo paśkowcy nie wchodzą, wyjeżdżają do Konina, proszę państwa. Pierwsza konkurencja za nami, a teraz druga konkurencja.
Państwo z prawej na lewo i państwo z lewej na prawo. I z radością. I z radością. Cieszymy się wszyscy. Weselimy się. Weselimy się ze smutkiem. I proszę państwa, państwo kowalscy, do widzenia. Państwo wygrywali. Natomiast radość. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Za miesiąc. Kolego, nie wie pan, gdzie tu kasa jest? A to pan. O, to pan. Jak było, panie reżyserze? Jak, znaczy, jak ja wypadłem? Tekstowo to nawet tam coś pan zapamiętał, ale to, proszę pana, było ciepłe kluchy. Bez jaja, bez życia, bez rytmu. No, słaby pan był bardzo. Dziękuję bardzo. Ostrożnie rozpoczęliśmy nasz program i chyba ostrożnie go zakończymy. Jest takie powiedzenie, każdy dzwoniec ma swój koniec. Więc ten program też się kończy, niestety. Do widzenia.